Witamy w kolonii. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Gothic 1. Tak, powróciliśmy po wielkiej przerwie od nagrywania tej serii. A przerwa była następująca. Ile ona trwała? Ponad 3 tygodnie? Tak mi się wydaje. No, spora przerwa od odcinków, ale one są uzasadnione tym, że po UNO nagrywałem 20 odcinek, ponieważ wcześniejszy był 19, jak pamiętacie dobrze. Ostatni na YouTubie był 19 i nagrywałem 20. Muszę już iść! Tak, nagrywałem 20 odcinek, ale niestety po ponad godzinnym materiale zostało jedynie wspomnienie w mojej głowie, trochę takie nieprzyjemne wspomnienie. Ponieważ całe nagranie poszło się pierdolić. No, poszło się pierdolić ze względu na to, że w pewnym momencie w Świątyni Śniącego, tak, bo już dotarłem do Świątyni Śniącego w tamtym odcinku, którego nigdy nie obejrzycie, bo właśnie nagrywam go drugi raz, jest pewien przełącznik. I ten przełącznik crashuje całą grę. Całutką grę. No i niestety mój program powinien to zapisać. Wiecie, crash powinien wywalić grę, normalne, nie? A nagranie powinno się zatrzymać i zapisać. Niestety w tym przypadku jest coś takiego, że całe nagranie się psuje, cały plik jest uszkodzony, cały ponad godzinny materiał idzie się jebać. No i ja byłem strasznie z tego powodu wściekły. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak to jest stracić godzinny materiał, kiedy sobie rozmawiacie na jakiś temat, o tematy się ładnie przewijają, wszystko fajnie, jest dopięty na ostatni guzik, wszystko fajnie się łączy, nagranie jest fajne i macie satysfakcję z niego, jak ono wyszło. I nagle ono się pierdoli i nie ma go. To jest wstrząs dla mózgu, nerwów i wszystkiego. Dodatkowo jeszcze mnie złapała choroba. Byłem chory przez to i... Znaczy przez to nie byłem chory, ale byłem chory ogólnie. I to wszystko się skumulowało i po prostu nie miałem nawet najmniejszej ochoty myśleć o Gothicu. Powiesz mi coś? Nie powiesz. Nie miałem kompletnie najmniejszej ochoty wspominać nawet o tych, że... Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to... coś. Dokładnie. Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee powinien niedługo podesłać tu posiłki. Póki co postaram się tutaj rozgościć. Mhm. Co na póki. Do zobaczenia. Rozdział 5. Strażnicy portalu. Tak. No i właśnie tak to wszystko się połączyło, że po prostu nie miałem kompletnie żadnej ochoty, bo ja nie byłem chory 3 tygodnie. No miesiąc praktycznie, bo wiecie, odcinków z Gothica nie było ponad miesiąc. Ponad 3 tygodnie. No i to nie jest tak, że akurat ja miałem chorobę, gorączkę niewyleczalną przez trzy tygodnie. Ale po prostu to wszystko się tak złożyło, że nie miałem kompletnie ochoty nawet grać w tą grę, ani o niej myśleć, ani cokolwiek, dlatego musiałem sobie zrobić przerwę. No ale w końcu powróciłem i spróbowałem znowu nagrać. Nagrałem i znowu zapomniałem o tym, że ten przełącznik tam jest i znowu mi wywalił grę i straciłem drugi raz ponad godzinę materiału, kiedy znowu wszystko fajnie się układało, tematy się przewijały dosyć płynnie, wszystko fajnie szło. Nie wyobrażacie sobie, jaki wtedy byłem zdenerwowany na tą grę. Ponieważ w Świątyni Śniącego są takie bugi i tyle jest problemów, że to jest niewyobrażalne po prostu. Już nie wspominając o tym, że tam spadają FPS-y jak cholera. I ja nic na to już nie mogę poradzić, niestety. Ta gra jest tak spierdolona pod względem, nie wiem, stworzenia tej gry, że to jest nie do pojęcia. No ale nic z tym nie zrobię. Tam będą nam spadać FPS-y. Nic z tym nie zrobię, no po prostu, no nic nie zrobię. Już doładowałem do tej gry tyle patchy i tyle rzeczy i to już nic nie mogę zrobić na to. No trudno. Dodatkowo podejmowałem się nagrania trzeci raz. Nagrywałem. Tym razem pamiętałem o przełączniku. Zatrzymałem nagranie, przełączyłem grę. Znaczy przełączyłem przełącznik, nic się nie stało, tym razem wszystko było cacy. Ale podczas gdy sobie szedłem przez taki mościk tam w Świątyni Śniącego,
Nagle wywalał mi error o jakimś soundzie, o jakimś, że nie znajduję jakiegoś pliku z muzyką. To też był ponad godzinny materiał, nawet już dłuższy. Wtedy po prostu już mówię, chyba tej serii nie dokończę, no po prostu w kurwa sięgał księżyca, no co mogę powiedzieć, sięgał księżyca i mówię, nie, muszę to odinstalować i kurwa wyjechać na Karaiby, bo naprawdę już tak się wkurwiłem, że no uszkodziłem pewną rzecz, ale no cóż, tak to już jest. I teraz po raz czwarty powróciłem do tego. I po raz czwarty to teraz nagrywam. Naprawiłem ten błąd z tym dźwiękiem. Oczywiście internet zawsze pomaga. Naprawiłem i teraz wszystko muszę zrobić dobrze. Muszę zatrzymać nagrywanie przed przełącznikiem, wznowić je po przełączniku, żeby nagranie się nie zjebało. Później już będzie po maśle, bo później już wszystko działa. Mam szczerą nadzieję, że ta czwarta próba, czyli czwarta stracona godzina, bo to też będzie ponad godzinę, no naturalne, czwarta godzina nie będzie już zmarnowana i odcinek się w końcu ukaże na tym pieprzonym YouTubie i wy będziecie mieli happy twarze. Ja się nie będę wkurwiał, że mogę już skończyć tą serię i będziemy wszyscy szczęśliwi i będziemy mogli przejść do następnej gry, jaką jest Sacrifice, kampania Charnela, bo wiem, że milion osób mi o tym pisze wszędzie, więc tak. Wilku, kolego, jesteśmy po raz trzeci już zrobiłem jestem. Dzień dobry. Dawaj pancerz. Jak postępują prace nad nowym pancerzem? Udało mi się wreszcie znaleźć sposób na połączenie płytek ze sobą. Czy to znaczy, że zbroja jest już gotowa? Dokładnie. Oto i ona. Jest twardsza niż jakikolwiek pancerz, jaki widziałem na oczy. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Nie ma o czym mówić. Na pewno na tym nie stracę. Co to, to nie. Dajesz mi tą zbroję po raz czwarty. Spieprzaj. Dobra. Więc tak oto wygląda. Po raz czwarty wam pokazuję, jak wygląda zbroja spełzaczy. Wygląda ona w ten sposób. Mam nadzieję, że ten raz już ujrzycie tą zbroję. Wygląda całkiem fajnie. Ma ona takie fajne naramienniki i taki śmieszny kołnierzyk. Fajnie to wygląda nawet. Dobra. Więc nic nam nie pozostało, jak po prostu ruszyć w końcu do miasta orków, aby przejść przez tę hordę, która tam siedzi. I dostać się do świątyni. Po raz czwarty. Mam nadzieję, że tym razem już wszystko będzie dobrze, że nagle znowu nieoczekiwany jakiś dziwny nowy błąd wyskoczy, który znowu mi popsuje nagranie, bo jeżeli tak się stanie, to nie zobaczycie następnego odcinka przez rok, bo ja nie mogę po prostu, ja chyba już wybuchnę. Dobra, wszystko jest cacy, nie wiem po co ja w sumie idę. Mogłbym w sumie wywalić sobie większość tych rzeczy, bo i tak ich nie użyję tak naprawdę. Na przykład urok, po co mnie to? Tak naprawdę. No cóż, no ale dobra, zostawię, no już nie będę taki. Dobra, to sobie możemy odznaczyć. Potrzebuję teleportacyjnej runy. To mogę sobie odznaczyć, to tak samo, to też. Na czwóreczce mamy. To jest na piątce, super, dobra, to mi się przyda. Dobra, lecimy do Xerdasa. Bo od Xerdasa jest najbliżej do miasta orków naturalnie. Dobra, niestety nie możemy sobie wyjść z wieży, musimy je znowu zadupiać na drabinę do góry, bo teleportacja jest na wyższe piętro w jego wieży. Dobra. No i Xerdas niestety nam nic nie powie nowego o tym, że już jesteśmy gotowi do podróży i życzy nam powodzenia, czyli na takie pierdoły. O, tu jest to zejście śmieszne, no dobra. Nie no, zejdę sobie tędy po prostu, jak zawsze. Uhu! Dobra. Bezpiecznie. No i elegancko, dobra, mam nadzieję, że to już wszystko będzie cacy. Nic się nie będzie psuło. I teraz prosto do miasta orków. W którą stronę to było w ogóle? Nie było tam, ale czasem. Ach, ciuch, troszeczkę expa. Mam wrażenie, że muzyka jest lekko cicho, ale nie jestem pewny, tak szczerze. Ale trochę ją podgłoszę może. Z dwa razy. Myślę, że teraz będzie okej. Okej, super. Brakuje mi troszeczkę doświadczenia, czy troszeczkę, no. Brakuje mi... Mam 30 punktów, potrzebuję 40. Żeby nauczyć się walki bronią dwuręczną. Okej, mamy cię. Czy ciebie dosięgnę stąd? O,
lol, dostał, ha! A nie był nacelowany. To się nazywa, kurde, mieć celac, nie? Dobra, w którą stronę teraz musimy iść, żeby dojść do... O, tu jest jeszcze jeden kolega. Brzytwa. Razor. Okej. Ach, ta muzyka jest relaksująca. Mimo wszystko tych wszystkich problemów, wiecie? Mimo wszystkich tych problemów, które mnie tutaj napotykały, to... No wciąż do tej gry trzeba wrócić, no po prostu, no trzeba, już nie mówię, że trzeba to skończyć jako nagranie, że wiecie, jak ze zmuszeniem się, ale po prostu ta gra to jest jak po prostu taka kochana dziewczyna. Nieważne jak cię zrani, nieważne co ci zrobi, i tak do niej wrócisz, po prostu to jest to jest ta miłość i musisz do niej wrócić. O, tutaj jest właśnie miasto orków, super. Siema, Urszak, znowu ciebie. Ulumulu. Dobra. I teraz możemy w końcu wejść do miasta orków z naszym amuletem Ulumulu. O, proszę bardzo. O, mi dzwoni domofon. Zajebiście. Czekajcie chwilę. Jestem z powrotem, chodźmy zatem. Naprzód. No jak wiecie, orki nam nic nie robią. Cóż za niespodzianka, co nie? Otwieramy bramę, nie ma co się bawić. I lecimy. Mogę sobie wyknąć sobie potionka. Pyk. I lecimy. No jak widzicie, orki sobie tutaj tańczą, to są takie specjalne orki pod nazwą ork po prostu, które są najsłabszym chyba, najsłabszą kastą, jeżeli chodzi o orki, tak mi się wydaje. Dobra, więc tak, po uno lecimy sobie w tą stronę, ponieważ musimy stamtąd wyciągnąć pewną rzecz, musimy zdobyć mianowicie zwój teleportacji, który jest tutaj w jednej skrzynce. Chyba tutaj, o ile się nie mylę, w tej komnacie było... Były zwoje. O, jest, dokładnie w tym miejscu. Dobra. I mógłbym w sumie już teraz się teleportować do świątyni, tak szczerze mówiąc. Chyba to zrobię, wiecie. Nie ma co się bawić, tak szczerze. Tam jeszcze jest mściwa sal, ale nie chcę mi się jej brać, serio. Już brałem ją tyle razy, że... No. Dobra. Uczucio, co przyszedłeś mi tu powiedzieć, co? Co byś chciał? Co się patrzysz? Masz czerwone oczy, zjarałeś się, kolego, przyznaj się. Odwal się ode mnie, gościu. Dobra, ucieknijmy sobie od niego i się teleportujemy, okej? Okej. Dobra. O. Teleport do nekromanty, no tak średnio. O, czekajcie. O, jest. Dobra, lecimy. A, już wyciągnął tam broń, widzieliście? Znaczy, słyszeliście? Już chciał mnie klepnąć na ryja, a tutaj nie ma. Dobra, już możemy w sumie pozbyć się tego amuletu z pleców, bo w sumie nam się on już nie przyda. Bo tutaj niestety już orkowie... To już są... Już nie ma orków tak naprawdę. A jeżeli są, to tylko przeklęci. A oni już nie reagują na Ulumulu. Nowy zapis w dzienniku. Udało mu się dostać do świątyni śniącego. Nie wiem jeszcze, co mnie tam czeka, ale wkrótce pewnie się dowiem. No, niestety, musisz się dowiedzieć, panie bezimienny. A ja chcę światło. Okej, super. Teraz już nic nam nie umknie, będziemy wiedzieć wszystko. Jezu, te podki mnie denerwują.
Mógłbym sobie załatwić te po 5 minut już, a mam te po minutę, więc tak średnio. Dobra. I jesteśmy w świątyni. W końcu jesteśmy w świątyni. Po takim czasie. Gdyby w sumie nie te wszystkie problemy, to już dawno byśmy skończyli tą serię, tak szczerze. I naprawdę. Dobra, sporo szkieletów teraz to będzie, więc my się ich szybko pozbędziemy. Pyk. Pyk. Chodźcie, come on. Rozwaliłem was już tyle razy, że nie chcę mi się naprawdę z wami bawić. Okej. Pyk. Dobra, wszyscy zdjęci, jeszcze tutaj jest mag. Plus jeszcze dwójka, która jest zbugowana wiecznie. Najpierw weźmiemy sobie na widelec ciebie. Dobra, pyk, nie macie. Teraz reszta do bicia. Bęk. Bęk, super. Z ciebie wyciągniemy sobie rzeczy. Bo czemu nie w sumie? Masz te swoje fajne zwoje, które przywołają nam szkielety. A możemy sobie tego użyć, tak szczerze mówiąc, wiecie? W sumie nigdy tego nie robiłem, tak szczerze mówiąc. Więc mogę sobie teraz na let's playu tego użyć, czemu nie? Dobra, jeszcze łykniemy potkę. I tą potkę. I super, i tutaj mamy taką śmieszną tablicę z takimi znaczkami. Można powiedzieć, że to jest ogień, pioruny i ciemność. W sumie tak to można nazwać. Mi to zawsze się kojarzyło z odznakami z Pokemonów, nie wiem czemu, ale no lubiłem Pokemony, może dlatego. I w sumie wyglądają jak te odznaki całe w Pokemonach. No. Więc chodźmy zatem. To jest właśnie taka śmieszna tablica, która jest odpowiedź na zagadkę, która właśnie się tutaj gdzieś chowa. To jest niesprawiedliwe, że ja go mogę klepać za tym. No cóż, ta pułapka była niesamowita. Nie wiem sam, czy to oni sami nie zamknęli się w pułapce ze mną, tak szczerze mówiąc, niżeli ja wpadłem do pułapki. Bo to było naprawdę żałosne. Okej, jeszcze jeden. Kolejny poziom, świetnie. Jak to było? To był ogień, pioruny i ciemność. I ciemność zawsze wywalała mi grę. Czy to ciemność wywalała mi grę? Chyba tak. Nie, chyba nie, to nie jest ten przełącznik. Dobra, ale w każdym razie, wiecie co? Ja chcę to zapisać. Nie chcę się z tym pieprzyć. Zrobię dwa party. Nienawidzę dzielić nagrania na party. Bo później sobie montuję głos i nie chcę mi się robić dwa razy tego samego, dlatego wiecie, no. Lenistwo takie. Zapisujemy i przełącznik, czekaj, ja sobie zrestuję nagranie. Pyk. Okej. I próbujemy. Ja teraz jestem przezorny. Ubezpieczony. Nie chcę mi się tego powtarzać milion razy. Znowu nie chcę stracić czasu, który już nagrałem. Dlatego będziemy teraz zapisywać grę i robić cięcia. Szczerze mówiąc, wolę już zrobić cięcie, niż stracić całe nagranie i zrobić je od nowa. Ech, naprawdę. Dobra. Więc powiedzmy, że pioruny już mamy. Jeszcze została nam ciemność. Pyk. No i wszystko działa. Nie mogę tego minąć, shit. Nie lubię tego, no szybciej. Cutscenka, no otworzyły nam się lochy. Otworzyły nam się drzwi. Więc możemy się przejść. Okej. Super. Bezproblemowo. Rozwiązaliśmy pierwszą zagadkę w tej grze. I niestety tutaj chyba będę miał zbugowany zbugowany przycisk. Ale to jeszcze zobaczymy, bo nie jestem pewny, czy znowu on się zbuguje, czy nie. Tu za chwilę będzie ścierwojad. Fuu, ścierwojad, no chciałbym. Swoją drogą pokażę wam to. To jest taki creepy w chuj. Patrzcie. Słyszeliście to? Bo ja słyszałem wyraźnie. Jak słyszałem to pierwszy raz, to mało się nie zesrałem. Szczerze. Prawie się nie zesrałem, bo ten dźwięk to jest najstraszniejszy dźwięk, jaki słyszałem w tej grze. Bez zbicia wam mówię. Okej. I tutaj leży krwawe ostrze.
I to jest bardzo ikoniczna broń jak dla serii Gothic. Jest bardzo charakterystyczna. I oczywiście to dla każdego fana Gothiczka. No, czemu ja piję podkę czerwoną? Dla każdego fana Gothiczka ta broń po prostu musi być w ekwipunku zawsze. Tak po prostu, dla zasady. Dla zasady musi być. I tyle. Dobra, póki co idziemy w tą stronę. Tutaj jest jeden, tutaj jeszcze mamy nowych przeciwników. Nie widzieliście ich jeszcze, ja już widziałem ich milion razy. Mianowicie orkowy opiekun świątyni. Taki ork, tylko nie wiem do końca, czy on jest martwy, czy nie. Wydaje mi się, że on jest opętany, ale nie jest martwy. Nie wiem do końca, szczerze mówiąc. Też nie jest nic napisane, jeżeli chodzi o tych akurat przeciwników, tych opiekunów. O. Oni akurat są martwi, to jest potwierdzone. Okej, kolejny padł. Pyk. Jeszcze tu jest ich sporo. Kolejny. O nie, pułapka kolejna. I ten guzik, ten, o ten. O, cześć, jeszcze ty. Dobra, mamy cię. Ten guzik jest spieprzony, bo ten guzik wywala grę. Więc zobaczymy, czy mi wypieprzy grę. Dobra. Więc ja robię sobie cięcie. Przełączam guzik i zobaczymy, co to będzie. Tak, wywaliło mi znowu grę w tym samym miejscu. Dobrze, że mam save'a. I nagranie się nie zepsuło. Widzicie, już bym znowu stracił te wszystkie minuty, które już nagrałem. Zobaczmy, czy teraz się wywali. Nie, teraz działa wszystko. No i dobrze. Niewierny w domu pana, bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. I tyle. I to właśnie jest jeden z tych takich szamanów, którzy oddali serce i są martwi i chodzą sobie tutaj. I on nam wyrzucił jeden taki miecz. Gdzie ten miecz jest? Czyżbym go ominął? Gdzie on jest? O! Jest miecz. Ostrze światła. Musimy właśnie zdobyć sobie takich 5 takich ostrzy. I one już nie służą do broni. Znaczy nie są jako broń, tylko służą do otwierania właśnie takich tajemniczych kapliczek. Możemy sobie taki miecz wcisnąć. I otwieramy tym właśnie sobie różne przejścia. Więc takie miecze już służą nam tylko do takich rzeczy. Nie możemy sobie nimi walczyć, a nawet w początku miałem taką złudną nadzieję, że kurde, takie fajne te miecze, być może da się je naprawić i będziemy nimi walczyć. Może on ma jakieś super statystyki i tak sprawę, wiecie o co chodzi, nie? Dobra. Tutaj będzie sporo szkieletów z tego co pamiętam. Siup. A raczej nie inaczej, już je widzę. Dobra, więc sobie zawalczymy. O, i spadają FPS-y w tym miejscu też troszeczkę. Halo, na co wy czekacie? Dobra, zauważyli mnie. I mamy bitkę! Jeden. Dwa. Trzy, pyk, pięknie. O, jeszcze jeden idzie, dobra. Pyk, kolejny, super. Ale mega doświadczenia zdobędziemy sobie tutaj. I bardzo dobrze, bo musimy jeszcze sobie broń dwuręczną ulepszyć. Jest. Dobra, czyli już będziemy mieli 40 punktów nauki. 50 punktów nauki, wow. Dobra, więc na luzie sobie zrobimy tą broń dwuręczną. Dobra, ale co teraz? Teraz my chcemy, my moglibyśmy pójść sobie tędy, bo to oczywiście te drzwi nam się otworzyły przed chwilą. My teraz się udamy zabić ciebie po Uno. Okej. Doświadczenie 500. Super. Zapiszmy sobie grę. Zapiszmy sobie grę na 12. Tu będzie mój taki save. Taki save, który będzie mnie ratował, jak mi się będzie psuła gra cały czas. Dobra, idziemy sobie w to miejsce. Wciskamy guziczek. I to jest jedna z kolejnych pułapek, która jest w tej świątyni. Okej, teraz sobie zabijemy ciebie. Niewzruszony, strzelam mu po jajach, on nic. John Draze stali! O, dobrze.
Okej. I tutaj mamy dwie takie śmieszne, dwa takie śmieszne przełączniki. Jeżeli klikniemy zły, to oczywiście słupy się na nas zawali. Więc klikamy sobie ten guziczek. Który otwiera nam tutaj oczywiście drzwi. I obniża te schodki. Super. No. I tutaj mam jeszcze trochę napojów i widać, że gościu tutaj sobie schował się. Bo sobie przycisnął zły guzik, bo jeżeli byśmy przycisnęli ten z białym tłem, to sufit się sprowadzi na dół. No i musielibyśmy się tutaj schować. Widocznie ten gość miał większego pecha, bo ten sufit widocznie się nie podniósł, zanim on sobie stąd wyszedł. No ale my mieliśmy więcej szczęścia od niego, więc fajnie, dobra. Więc mamy już otworzone drzwi kolejne. Więc sobie tam zaraz pójdziemy. Okej. Okay. Bo tutaj będzie na nas czekał. Czekajcie, czy to jest to miejsce, o którym myślę? Whee! Tak, to jest to miejsce. Dobra, kolejny szaman, więc sobie go zabijemy. No ale rue, gościu, rue! Śmiertelny! Jak śmierzę zakłócać mój spokój! Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Jego trzeba zabić szybko, bo on ma właśnie ten czar. Pirokineza się nazywa. Jest on najpotężniejszym spelem w grze, ponieważ... Właśnie zaraz mnie zabije. Dobra, mamy go. Ponieważ jest to czar, który stosunkowo mało zabiera many, stunuje nas na długi czas i zadaje kolosalne obrażenia, jak widzieliście. No, może nie takie kolosalne, ale wciąż wystarczające, żeby zabijać. Już samą tą przewagą właśnie jest to, że on stunuje i stoimy w miejscu jak ta pała cały czas i tym można cały czas atakować, spamować. Zwój. Pokażę wam ciekawostkę. Jak wejdziemy tu, to ten pal, co tu jest, można zabić, patrzcie. No, właśnie tak to działa. Moglibyśmy sobie umrzeć wesoło. Zapiszmy sobie grę. Okej, okay, to jest właśnie to, o czym mówiłem przez cały ten czas, jak graliśmy w Gothica na początku. Że trzeba robić save'y cały czas, ponieważ właśnie gra się crashuje. I na moje szczęście, akurat przez całą grę, nic mi się nie crashowało dopiero do wejścia do świątyni. Tutaj to już jest normalnie ballada, crash, że tak to nazwę. Tutaj już się dzieją takie rzeczy, że to jest masakra jakaś. Dobra, tam byliśmy po szamana, tutaj byliśmy. Dobra, idziemy teraz tutaj. Też będziemy mieli troszeczkę pełzaczy do zabicia. Okej, mamy cię. I łuknijmy sobie potkę. Żeby ten gameplay jakoś tak przyjemnie szybciej szedł, co nie? Jesteśmy w tym przeklętym miejscu, które ostatnio jak nagrywałem, to mi się zbugowało kompletnie. Więc zobaczymy, jak to nam teraz pójdzie. Dobra, tutaj jest jeden z strażników. Nie ma co w sumie z nim gadać. Tak serio. No, w sumie nie ma co z nim gadać. On nam by powiedział, że jest nieśmiertelny i inne takie bzdury. Że śniący dał im power, który jest... Dupę jeża, zaraz mnie zabije ten gość. Zapiszmy sobie grę może. Dobra. Okej. Okay. Mógłbym sobie z nim pogadać, jest taki dialog śmieszny, że właśnie nam mówi, że nie możemy przeszkadzać Kalomowi w przyzwaniu śniącego, tam inne duperele. Po czym się na nas rzuca i w sumie kończy tak samo. Więc uwierzcie mi, że nie ominęliśmy dużo. Nie straciliśmy dużo z tego wszystkiego. Dobra, napijmy się troszeczkę. Napijmy się gorzoły. Dobra, i teraz pozbądźmy się resztę tych owadów, które sobie tu biegają. Pyk, pyk. Dobra, jeden.
I drugi, super. Dobra, teraz. To jest najbardziej zbugowane miejsce ever. Tutaj są takie śmieszne tabliczki, które nam sugerują, że musimy strzelić łukiem bądź kuszą w naszym przypadku w takie śmieszne znaczki. I te znaczki są właśnie poukrywane, znaczy poukrywane. I te znaczki się tutaj znajdują i musimy sobie w nie strzelić, więc chodźmy tutaj. Jeszcze nie możemy tutaj wejść. Czekajcie, musimy się tutaj udać, bo nas to zabije. Tutaj na górze jest ten znaczek, widzicie? Tam, o. Strzelimy sobie ten znaczek. Drzwi się zamykają. Gdybyśmy byli w środku... zamienilibyśmy się w szwajcarski ser. I tutaj jest taka śmieszna skrytka, patrzcie. Tu jest guziczek. To jest taki secret room, można powiedzieć. Tu nam się otwierają drzwi. I tutaj mamy zwoje. Napój i mściwą stal właśnie. Którą nie muszę brać w sumie z orkowych lochów, bo mogę sobie ją podnieść tutaj. Więc wszystko jest spoko. I tutaj natomiast jeszcze nam się osunęła skalna półka, która nam właśnie odsłania taki tutaj śmieszny kwadracik, który za chwilę też się otworzy. I tutaj też jest przycisk schowany. Ten przycisk, który tutaj się chowa, powinien otworzyć nam drzwi do tamtego pomieszczenia, które jest dosłownie obok, też jest za kratami. Ten guzik powinien właśnie... zapiszę sobie w tym momencie, żeby może się nie zbuguje tym razem. Strzelmy. Niestety wciąż jest zbugowane to. Nie rozumiem, czemu tak jest, ale po wciśnięciu tego guzika te drzwi tutaj wszystkie powinny się otworzyć. Te tutaj, dokładnie te. Powinny się otworzyć, ale się nie otwierają. No ten akurat mi nic nie da, że ja tu sobie strzelę. Więc niestety jestem zmuszony do tego, żeby użyć kodu. I muszę przejść przez to. No niestety, nie chcę tego robić, ale gra mnie do tego zmusza, no bo inaczej tutaj nie wejdę, po prostu. I też jest ten bug z tym, że tutaj są dwa przyciski, które powinny mi odsunąć tą skalną półkę, ale nie osuwają jej. A za tą skalną półką jest rozwiązanie tej zagadki, która tutaj jest. Więc patrzcie. O, proszę bardzo. Pierwszy mamy ogień, błyskawice i wodę. I właśnie w ten sposób niestety musimy to zrobić, więc... ogień, błyskawica, woda, tak? Ogień. No niestety. Pierwszy raz jak grałem w tą grę, użyłem kodu. No niestety, nie podoba mi się to, ale... no nie przejdę gry bez tego, no. No niestety. Przez całą grę to jest pierwszy raz, kiedy użyłem w ogóle konsoli Marvin. No i ostatni przełącznik wody. No i otwierają nam się oczywiście te drzwi, które chronił tamten świątynny strażnik. Mhm. Dobra. Super, zatem możemy sobie uznać, że tego kodu tutaj nie było. Pyk. Wyłączamy konsolę. I możemy lecieć dalej. Już nie ma żadnych cheatów. No niestety, musicie mi bardzo wybaczyć za to. Ale no niestety nie przeszedłbym gry w innym przypadku. No a muszę ją przejść, no. Dobra, tu zaraz jest gościu. Chodź. Szybko muszę go ściągnąć. O, bo strażnik idzie. Zaspamować gnoja, zanim zacznie atakować. Bo fanatyczny strażnik to jest najgorszy dupek, jaki w tej grze istnieje, bo jest tak cholernie szybki. On ma wyperfektowaną broń dwuręczną, a jako komputer potrafi po prostu zmaksymalizować szybkość władania taką bronią i jest po prostu bardzo szybki i uciążliwy po prostu. Jest po prostu ciężkim przeciwnikiem. Jeżeli go nie zaspamujemy, to on zaspamuje nas i to się skończy niechlubną śmiercią. Oho! Nie podoba mi się to, w jakim miejscu się znajdują. Czekajcie. Uciekaj, Bezi! Boże! I koniec. Dobra, wczytajmy grę. No niestety nie poszło to po mojej myśli, tak jakbym chciał. Bawmy się kuszą, może co? Jest ona dosyć potężna, więc...
I też działa na tych strażników, więc możemy sobie ich pozabijać aż kuszą, ale no... To też tam troszeczkę... Zawłodzi to kusza, jeżeli o to chodzi, bo... Często nie trafia po prostu, widzicie. Dobra, ale no, jak już trafi, to zada fajne obrażenia, dobre. Weźmy sobie teraz ciebie. Super. Nie wiem, czy chcę się bawić ze strażnikami, tak szczerze. O. A. Halo? Uhu. Bezimienny skateboardzista. Albo snowboardzista. Bez lubi sobie surfować. Chodź tu, pało. No gdzie ty uciekasz? Będz fale jeden. Dobra, nie będę go ogonił. A czy ten ork? No, ten ork lubi sos pomidorowy ewidentnie. A! Shit, wy się z dupy bierzecie wszyscy, nie? No chodź. Dobra, mamy cię. Tamten gościu się powinien ogarnąć i za chwilę przyjdzie. Słyszałem, jakby pułapki się uruchomiły. To takie z kolcami. Żeby ktoś u nich umarł? Wejdź tu, dobrze. Teraz tu bez... Oho, patrzcie, to jest chyba on. Dobra, ale tu mamy jeszcze jednego orka do zabicia. Dobra, na razie olejmy tego strażnika. Nawet dwóch orków mamy do zabicia. Okej, okay, jeden. Drugi. I jesteś. Ordzyneczku. Dobra, mamy wszystkich, super. To zaraz możemy sobie na spokojnie się tutaj rozejrzeć troszeczkę. Dobra. Ale najpierw coś na otarcie łez. I bolących mięśni. Albo rozciętych mięśni. W sumie. Dobra. W to miejsce idziemy po... Aha, w to miejsce idziemy do tego szamana, który jest nieśmiertelny. A w to miejsce pójdziemy... Do Urziela, tak? To w to miejsce jest. Dobra. Uuu! Nie chcę być pocięty. Ała! I to mnie nie uderzyło nawet, lol. Zapiszmy. Hello. Tak, to jest to miejsce. Mhm. Dobra. I w tym miejscu właśnie, gdzie jest ten ork, wywalało mi właśnie ten błąd z coś tam, że nie potrafi znaleźć jakiegoś soundu. Ale już sobie z tym poradziłem, więc sobie tutaj na luzie pójdziemy. Ej, no halo. Odporny jesteś na bełty, czy o co chodzi? Dobra. Ciekaw jestem, czy to jest strażnik, którego zabiłem, czy to był ten, co uciekał w to miejsce, czy nie. Za chwilę się przekonamy. Ojej, super, wszystko działa, nic mnie nie wala. A, jak dobrze. W końcu będę mógł nagrać ten odcinek i na YouTube wrzucić, bo naprawdę. Tak mi głupio było, że taka długa przerwa do Gothica była. Nie lubię takiej przerwy, bo w sumie do tego odcinka 20, czyli tego obecnego, którego oglądasz teraz. No, dosyć systematycznie wrzucałem te odcinki. Być może nie regularnie, ale systematycznie. Co chcę przez to powiedzieć, że rzucałem mniej więcej no co dzień, co dwa, co trzy maksymalnie. Ale te odcinki się pokazywały, no. Nie było takiej wielkiej przerwy właśnie jak ta trzytygodniowa. To była w sumie, no... No musicie mi wybaczyć za to, no. Ale musicie też być wyrozumiali przez to, co się działo. Ja też byłem chory. No i takie wszystko się to nałożyło w jednym czasie i po prostu Gothic mnie tak znerwował, że po prostu go olałem i tyle. Ale już wróciliśmy i jest super. To demony mają krew? Dobra. Mamy już drugi przełącznik do wciśnięcia. Dobra, napijmy się tak do pełna, jeszcze małą. Super, dobra. Przełączmy ten guziczek. Mam szczerą nadzieję, że już mnie nie wywali, bo krew mnie zaleje chyba.
Mam nadzieję, że już nie będzie takich głupich niespodzianek, jak właśnie przy tych przełącznikach wcześniejszych. Bo z tego, co sprawdzałem, to już działa normalnie. Zapiszmy grę. Zrobię sobie cięcie, tak żeby wiecie, w razie czego materiał był, żeby się nie stracił z dupy totalnie. Więc cięcie. Dzień dobry. Jestem tutaj. Przed wieżą, którą broni nieumarły strażnik. I wywaliło mi nagranie oczywiście, bo znowu błąd się pokazał. Jak tylko przechodzę przez ten most, to mam błąd. Mam nadzieję, że zaraz się on nie pokaże. Nie pokazał się, żyjemy. Więc tak, zdobyłem Uryziela. Ten miecz, który tam sobie był w innej komnacie. No i przyszedłem tutaj, więc nie straciliśmy tak dużo. Wy nie straciliście tak dużo, wziąłem po prostu Uryziela i przyszedłem tutaj i tyle. Więc teraz musimy sobie pogadać z tym oto szamanem. Musisz tutaj zawrócić. Nikt nie może zakłócić snu mego pana. Nie ma lekko. Budzimy śpiocha. Cholera. Nie zadaje mu nawet najmniejszych obrażeń. Potrzebuje innej. Teraz zginiesz. Lepiej się stąd wynosić. I to zaraz. Shit! Uciekaj, Bezi! Dobra. Mamy zapis w dzienniku. No. Nie należy do przeklętych orkowych szamanów. Jest o wiele bardziej potężny i ma broń. Zdaje się go nie imgać. Ten język jest śmieszny. Potrzebuję potężniejszego oręża, no, więc niestety nie, już tutaj nic nie zrobimy. Musimy teraz wrócić do Xerdasa. Więc sobie wrócimy naturalnie. Pick. Take. Zapisujemy grę. Mam nadzieję, że mnie nie wali znowu. No i co, teraz musimy po prostu wyjść stąd, co nie? Dobra, więc zabijemy ciebie. Wiecie co? Oszczędzę wam tej całej podróży. Jak będzie mógł Xerdasa, to się zobaczymy, co nie? Będzie tak najlepiej. Nie ma sensu, żebym się wracał tak po prostu, o. Nie ma sensu. No więc ja zrobię sobie cięcie, idę do Xerdasa i widzimy się za chwilę. Okej, jesteśmy zatem w wieży Xerdasa po raz kolejny i pogadajmy sobie teraz. O, święty Xerdupo! Znalazłem drogę do podziemnej świątyni. Znalazłeś? To niesamowite. Stałeś się niezwykle potężny. Potężniejszy niż ktokolwiek wewnątrz bariery. Może rzeczywiście jesteś człowiekiem, o którym wspomina proroctwo orków. Proroctwo? Jakie proroctwo? Prastare manuskrypty orków spisane tuż po zamknięciu świątyni wspominają o świętym nieprzyjacielu. Świętym nieprzyjacielu? Kogoś, kto raz na zawsze wypędzi śniącego z naszego świata. I to ja mam być tą osobą z przepowiedni? Mylisz się. Na pewno się mylisz. Może tak, może nie. Znalazłem dziwny miecz. Pokaż mi go. Ty, Xerdupo, bo sobie odetniesz rękę zaraz. To ciekawe. Wyryto na nim słowo Uryziel. Słyszałem o tym mieczu. To oręż z dawnych lat, kiedy rasa ludzka była jeszcze bardzo młoda. Nie wiem, z jakiego materiału go wykuto, ani nawet kto go wykuł. Według legendy miecz ma posiadać niezwykłe moce, ale nie wyczuwam wokół niego magicznej aury. Uryziel posiadał niezwykłe moce? Napisano, że posiadacz tej broni był w stanie przebić najgrubszy pancerz i przezwyciężyć najsilniejsze zaklęcia. W jaki sposób tak potężny oręż trafił w ręce orków? Ponoć orkowie odebrali go potężnemu rycerzowi. Nie wiedzieli, jak go wykorzystać, więc postanowili go ukryć. Jak widać, nie dość dobrze. Dobra. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tej broni dawnej świetności? Nie obejdzie się bez odpowiednio silnego źródła magii. Masz na myśli źródło wystarczająco potężne, by wysadzić w powietrze magiczną barierę? Coś w tym rodzaju.
Oprócz tego potrzebna będzie specjalna magiczna formuła, która przekaże całą wyzwoloną energię na miecz. Daj mi trochę czasu na przygotowanie formuły. W międzyczasie, jak poszukam sobie lepszej zbroi, te posklecane na prędce pancerze pełzaczy są zbyt gęsto podziurawione po wyprawie do podziemnej świątyni. Powinieneś zajrzeć do mojej starej wieży. Twojej starej wieży? Podczas trzęsienia ziemi pochłonęło ją jedno ze wschodnich jezior. Jej szczyt powinien nadal wystawać nad poziom wody. Wewnątrz zostało kilka cennych artefaktów. Nigdy nie zadałem sobie trudu, by je odzyskać. Jak się tam dostanę? Nie zaglądałem tam od trzęsienia ziemi, więc sam będziesz musiał poszukać drogi do środka. Weź ten klucz. Otwiera skrzynię, w której przechowywałem szczególnie cenne artefakty. Mhm. No dobra. Magiczna formuła, która przewozi rozlewiek dawną świną, mocno, w tym czasie zmierzam, że no tak, właśnie, muszę iść do starej wieży, muszę iść do starej Xardasa, w której znajdziemy sobie cenne artefakty. No, więc tak czy inaczej, to jest koniec tego odcinka, jestem szczęśliwy, że mogę to powiedzieć, że ukończyłem odcinek, yes! W następnym odcinku zajmiemy się już poszukiwaniem lepszej zbroi, pójdziemy do starej Xardasa, następnie wrócimy tutaj po nowy Uriziel. Nie mogę tu wrócić po nowy Uriziel, muszę pójść do nowego obozu, naładować Uriziel, wrócić tutaj i zobaczymy co dalej. Tak czy inaczej, dziękuję za uwagę, przepraszam za tą długą przerwę, mam nadzieję, że wytłumaczyłem się dosyć prosto. No i do zobaczenia.